Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie, a raczej ja przybliżę wam nowe wydarzenie wiosenne, które trafi do nas już dzisiaj po resecie. To jest 16 kwietnia i będzie ostatnim planowanym przystankiem w sezonie 6, który potrwa do 6 maja. Na początku, żeby nie zapomnieć, dajcie proszę znać w komentarzach, czy jest lepiej, jeżeli chodzi o sam dźwięk, bo jest to pierwszy raz, kiedy używam Premiere Pro również do obróbki tego dźwięku, a jeśli widzicie mnie w miarę na bieżąco, to można było zauważyć, że jest to, lub też był, główny minus moich materiałów. Według wielu z was poziom muzyki i komentarza był troszkę niezrównoważony. Ale wracając już do samego wydarzenia, to na początku warto wspomnieć, że to wydarzenie dostępne jest dla wszystkich bez znaczenia, jakie dodatki posiadacie, nie wymaga też oczywiście przepustki sezonowej. Ale o co dokładnie chodzi? Na wieżę, a raczej na wędrowca powróci Ewa Lavante, a wygląd samej wieży zmieni się w taki sposób, aby współgrał z całym motywem wiosennego świętowania. Osobiście nie przykładam za dużo wagi do tego typu rzeczy, ale troszkę za słodko i za cukierkowo to wszystko tym razem wygląda. Możecie się podzielić swoją opinią w komentarzach pod filmem. Natomiast w tym wydarzeniu wrócimy do nieskończonego lasu, który dostaliśmy w dodatku Warmind, gdzie miał być czymś wyjątkowym, a wyszło jak zawsze. Później został zmieniony na mroczny, ponury, ciemny, nawiedzony las w darmowym wydarzeniu przy okazji Halloween, a ten z kolei zostanie zmieniony na wesoły wiosenny, który dostaniemy już dzisiaj. Sama mechanika działania tej aktywności ulegnie jednak zmianie. Natomiast co będzie takie samo, to matchmaking. Jak to było wcześniej, będziemy mogli zagrać w tą aktywność solo, jeżeli ktoś lubi wyzwanie, możemy też zagrać w drużynie. Nie zabraknie też możliwości dobrania przypadkowych graczy do naszej drużyny. W wydarzeniu przy okazji Halloween mieliśmy określony czas, aby wyczyścić falę mobów, by pojawił się boss. Tutaj natomiast ilość pomieszczeń, gałęzi lasu, które wyczyścimy, będzie definiować czas, jaki dostaniemy na walkę z bossami. Bossów ma być 5, a nagrody końcowe będą zależne od tego, ilu bossów udało nam się pokonać w każdej próbie. W tej aktywności, przy każdej jej ukończeniu, będziemy mieli szansę na zdobycie części zbroi z nowego setu, który poza wyglądem będzie posiadał naprawdę wyjątkowe właściwości, o których powiem za chwilę. Zanim jednak rozpoczniemy przygodę z nową aktywnością, będziemy musieli odwiedzić Ewę Lavante, która da nam butelkę, którą będziemy mogli napełniać poprzez zabijanie wcześniej wspomnianych bossów i wykonywanie zadań bantisów, które będzie nam oferować każdego dnia. Samą magiczną butelkę będziemy mogli napełniać, grając również inne aktywności w grze, więc jeżeli nowa wersja lasu nie przypadnie nam do gustu, nie będziemy ograniczeni tylko i wyłącznie do tego rodzaju aktywności, więc myślę, że na pewno każdy znajdzie sposób, aby ten napój zbierać. I tutaj pewnie z wielu z was myśli, że to trochę dziwna sytuacja, biegać po planetach, wykonywać różne aktywności, aby uzbierać na flaszkę. Ale zaufajcie mi, bonus, jaki ten napój będzie nam dawał, wydaje się być warty zachodu. Bo w momencie, kiedy napełnimy tą flaszkę do końca, będziemy mogli ją oczywiście wypić i do wyboru będziemy mieli kilka efektów, które zabierzemy ze sobą do wszystkich aktywności dostępnych w grze. Bonus będzie trwał godzinę, a do wyboru będziemy mieli szybszą regenerację granatów, ataków ręką lub też zdolności klasowych. Dodatkowo, im więcej części zbroi z tego wydarzenia będziemy posiadać w danym momencie, tym większy będzie bonus, jaki dostaniemy po wypiciu naszej flaszki. Trzeba podkreślić, że ten bonus będzie również aktywny w PvP i nie tylko w szybkiej liście, ale również w trybach rywalizacji. Dodatkowo, oprócz tych bonusów, w każdym trybie w grze będziemy mieli na czas trwania tego wydarzenia szansę na stworzenie kul światła przy każdym precyzyjnym zabójstwie. Największą szansę będziemy mieli natomiast podczas grania aktywności w nowej wersji nieskończonego lasu. Dalej, jak przy każdym wydarzeniu w grze, pojawią nam się nowe triumfy do wypełnienia w kolekcji, a przy każdym zdobytym poziomie, oprócz zwykłego engramu do Eververse, dostaniemy dodatkowy, z którego polecą nam przedmioty kosmetyczne specjalne dla tego wydarzenia. Do zdobycia będzie statek, duch, motorek i kilka nowych emotek, jak i również ornament do jadeitowego królika. Najważniejszą jednak nagrodą do zdobycia podczas tego wydarzenia jest nowa, egzotyczna broń. Arbalest, bo tak się nazywa, będzie pierwszym kinetycznym karabinem fuzyjnym, który mamy dostępny w grze. Dużo ludzi porównuje go do No Line Beyond z Destiny 1, który wymagał bardzo dużej precyzji i skilla, ale jak się go już opanowało, dawał strasznie ogromną satysfakcję. Ale wracając do nowego egzotyka, będzie on posiadał dwa perki, które będą się wzajemnie uzupełniały.
Pierwszym z nich jest kompozytowa siła, który sprawia, że ta broń strzela ciężkimi pociskami, które zadają duże obrażenia tarczą wrogów. Drugi perk to przełamanie zaburzeniowe, który sprawia, że po przełamaniu obrony przeciwnika tą bronią jest on przez chwilę bardziej podatny na uszkodzenia precyzyjne bronią kinetyczną. Na koniec podsumowując, jest to darmowe wydarzenie, które kończy sezon 6 i da nam możliwość zdobycia nowej, egzotycznej broni, dwóch nowych setów zbroi i sporo przedmiotów kosmetycznych, a do tego w dużej mierze zachwieje sandboxem i balansem na PvP, jak i również i PvE, ze względu na buffy, które da nam napój o Devil Levante. Część z Was pewnie myśli, że to za mało. Ja jednak jestem z tych, którzy traktują takie darmowe wydarzenia oferujące nowe doświadczenie w grze i nawet jeżeli część z nich jest odgrzewanym kotletem z lekko zmienioną mechaniką, za bardzo pozytywne. Jeżeli to ucztowanie zapewni mi przynajmniej kilka lub też kilkadziesiąt dodatkowych godzin spędzonych w grze, chociażby w pogoni za nowym egzotykiem, to w takim przypadku ja zawsze będę na tak. Podzielcie się swoimi opiniami pod tym materiałem, a ja się z Wami już pomału żegnam i do usłyszenia niebawem. Na razie.